Cześć, tak się martwi, tutaj oczywiście Damian i wreszcie wróciłem do domu. Wróciłem, by otworzyć wspaniałe nagrody za Food Champions. Gdzie ja ostatnio byłem? No w Mediolanie byłem, a dlaczego tam byłem? Nie będę ukrywał. Wraz z innymi youtuberami nagrywaliśmy dla was materiały z Krzysztofem Piątkiem i już wkrótce pojawi się on na moim kanale. Powiem wam, że naprawdę warto czekać. Jednak mam nadzieję, że warto też było czekać na te nagrody. No bo Mbappe i Fabinho, jednak słuchajcie, ja muszę tutaj zrobić pewien rytuał. Żeby trafić Mbappe i Fabinho, muszę ich umieścić w składzie koncepcyjnym. Już zaraz, mój zespół zostanie wypełniony tymi dwiema kartami. Mbappe w wersji inform na lewym skrzydle i Fabinho. No nie ukrywam, ja chcę trafić Mbappe tylko dlatego, by miał zgranie właśnie z Ben Yedderem, ponieważ trudno mi złożyć jakąś fajną drużynę z Francuzem, z Monaco. A więc lecimy. Najpierw oczywiście 50 tysięcy monet, złoto 1, ale ja myślę, że złoto 1 naprawdę wystarczyło. Ja widzę nagrody ludzi za elitę. To jest to. Proszę państwa, ja wiem, że i tak go nie trafię, ale spróbujmy. Kylian, chodź do taty! Mamy dwóch piłkarzy, Leicester za to wspaniałe spotkanie, to chyba wybiorę sobie Chilwella. No i dobrze, zachowujemy go. Wiecie co, ten player pick zaraz sobie zrobimy. W międzyczasie otwórzmy paczki. Jednak nie mogę tak zrobić, muszę się pozbyć tego player picku. Proszę, Fabinho chociaż! Pulisicia wezmę, a najważniejsze jest to, że teraz trafię tego Mbappe w paczce za 100k. Taki jest plan. Nie no, ja oczywiście żartuję z tym narzekaniem. Nie było opcji, by go trafić. Ale może tutaj wpadnie coś ciekawego, będą ekrany. Kurczę, ja chciałem mu zbierać dzisiaj na Sadio Mane, jednak Mandzukic mi raczej w tym nie pomoże. Kedira, Fabian, no, obecnie to oni raczej mi się do niczego nie przydadzą. Ale zawsze jacyś pierwsi właściciele, bo jeśli nie skończyłem wyzwań o futsłapy i duża paczka rzadkich zawodników po raz drugi. Proszę, no niech zamiga tam to logo, w sensie światełko. Nie. Kto tym razem? Holender na środku pomocy, nie jest to Rutkulit, jest to Frankie de Jong. Tutaj chyba nie mogę narzekać, ponieważ... Mam nadzieję, nie sprawdzałem ostatnio jego ceny, ale mam nadzieję, że Frankie kosztuje nadal jakieś 30, 40, może nawet 50 tysięcy, zobaczmy. 50 koła za piłkarza FC Barcelony i to mnie cieszy, bo tym samym, no przybliżam się do właśnie Sadio Mane, to mnie bardzo cieszy. Pytanie brzmi, czy uda się na niego uzbierać, zaraz sprawdzimy. Żeby nie sprzedać go za niską cenę, no okej, za 50 tysięcy nie schodzi, w ogóle to widzę, że dodali pogrubienie tej ceny licytowanej, okej, nieźle to wygląda. No, no na pewno muszę zrobić tutaj jakąś promocję, 49 tysięcy, no licytacja jak widzicie wisi od 4 minut, więc za 48,5 pójdzie. Wiecie co, no ryzykujemy, bo mam oczywiście jeszcze do odebrania nagrody za Division Rivals i co ja mogę wziąć? Mogę wziąć 50 tysięcy monet, ale mogę wziąć też jedną paczkę za 50k, jedną mega paczkę i ja to biorę. Ja to biorę, w ogóle to zacznę sobie prowadzić taki arkusz w Excelu i będę sprawdzał, czy wiecie... Tak na przykład w perspektywie miesiąca, co się bardziej opłacało brać? Czy paczki, czy właśnie monety? Czy zgarnę z tego 50 tysięcy? Przekonajmy się, zaczynamy od najgorszej paczki z 7 rzadkimi kartami. No proszę, proszę, ja chcę Sadio Mane, tylko dlatego tak chcę coś trafić, żeby uzbierać na wspaniałego Senegalczyka. Zaczynamy od Starka. Mega paczka, 18 rzadkich kart, ale również kontrakty i takie inne, tak zamykam oczy, bo nie wiem, no może jakiś boom mnie zaskoczy. Nic z tych rzeczy. Juan Mata. Bamba, bamba. No ale nikt go obecnie nie kupuje, więc trzymam na jakieś przyszłe SBC. 50 tysięcy. Jeszcze raz Frankie de Jong. Niech się opłaci. Niech Sadio Mane do nas trafi. A może z tej paczki wyjdzie Mane? Jest walkout. Jest walkout. Anglia. Harry Kane? Sterling! Tak! Mane! 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 Mamy go! Opłacało się wziąć paczki w tym tygodniu, bo to jest Raheem Sterling. Piłkarz oceniony na 88 warty, mam nadzieję w tym momencie ze 100 tysięcy. No i tak jest, najchętniej zrobiłbym to, co w tym momencie zrobił Sterling. Ja sam nie dowierzam w to, że udało się go trafić. Proszę. Te 100 tysięcy, 100 tysięcy, on musi być jeszcze warty ze 100k, może jeszcze jakaś ciekawa karta w środku, zobaczmy! No nie, ale Rahimie, ile kosztujesz? Och, 120 tysięcy, cudownie, 130 tysięcy myślę nawet, więc opłacało się. Swoją drogą to też ciekawe, że no lepsze nagrody, znacznie lepsze nagrody niż za Food Champions, no ale na to nie ma żadnej zasady, ja szybko sprawdzę ile Sterling kosztuje i kupujemy Sadio. No dobra, powiem wam, że dostanę za niego znacznie więcej monet niż chciałem. 139 tysięcy za Raheema Sterlinga, bałem się, że jego cena bardziej spadła. A tak to proszę, nawet nie muszę czekać jak aż sprzeda się ten... Uj. No i przez to nie muszę czekać aż się sprzeda Rufier, ile to miało być? 139, dobra, lecimy. No i Mane, Mane, czekam na ciebie.
No niestety, ta wersja drużyny pozostaje marzeniem. Ale niedługo Mbappé tu trafi. Okej, Sterling poszedł. Nie, no wiecie co, nie czepiam się. Nie czepiam się, że nie trafiłem nic w player pickach, ponieważ z dzisiejszych nagród to ja mam w sumie 250 tysięcy, licząc jeszcze monety za Food Champions, więc naprawdę jestem zadowolony. No Mane na pewno już troszeczkę podrożał, ale myślę, że te 408 tysięcy wystarczy. Na niego wczoraj wieczorem chodził po mniej niż 400, no i okej. Może nawet uda się go wysnajpić. Niech ktoś przypadkowo... Okej, 399 tysięcy, mogłem czekać na jakąś lepszą ofertę, na przykład 39 tysięcy, ale jest Mané. No przez to, że jest droższy od Salaha, to naprawdę oczekuję od niego dużo. No wiem, że teraz pojechałem ostro z tymi piłkarzami Liverpoolu, jeśli chodzi o moją drużynę, ale to nie jest moja wina, że oni są tacy dobrzy. Nie no, powiem wam, że teraz to jestem bardzo zadowolony. Kurczę, taki napad. Mam nadzieję, że to będzie dobrze chodzić i oby ci trzej piłkarze doprowadzili mnie teraz z powrotem do elity. No i jak widzicie, na ławce rezerwowych mam Sebastiana Giovinco, ponieważ postanowiłem zrobić SBC o niego, gdy byłem na wyjeździe. Planowałem rzucić z tego odcinek, ale już darowałem sobie to, bo no nie było sensu jakoś. Nie potrafiłem nic dla was ciekawego skleić, ale wydałem na to SBC chyba 35 tysięcy. No nie mogłem nie zrobić. To jest legenda mojego kanału, legenda naszej drużyny. Czy potrzebowałem kolejnego napastnika? Oczywiście, że nie, jednak no to jest Giovinco, co ja więcej mogę powiedzieć? No kurde, co jest teraz z ludźmi? Naprawdę oni sprawdzają, kto jest u siebie, a kto na wyjeździe? Nawet w Division Rivals. Ja nie spodziewałem się, że tak będzie, ale ja serio wolę grać Food Champions niż Division Rivals i mi się wydaje, że większość graczy tak ma. No wreszcie, ktoś na tyle odważny, by zagrać ze mną. Jaką masz drużynę, przyjacielu? Okej, Nkulu i liczyć z player picków dzisiejszych? No chyba tak chcę ich przetestować, patrząc na ten zespół i myślę, że chodzi tutaj o wyzwanie. No bo Serie A. No dobrze, tak w ogóle to jest to jeden z moich pierwszych meczów po patchu i... No nie wiem jeszcze jaka jest różnica. Zauważyłem, że gra jest szybsza, ale myślę, że to jest, no nie wiem, kwestia albo mojego internetu, albo serwerów. Naprawdę nic nie mówię o płynności gry, bo zakładam, że jutro będzie grało się kompletnie inaczej. Ja chcę tylko zobaczyć dobry występ Sadio Mane. Czy ma wejście jak Salah? Oczywiście, że ma wejście jak Salah. Kończy identycznie jak on i zabrało mi cieszynkę, kurczę. Muszę ponownie ustawić to uderzenie łokciem, ale trzecia minuta spotkania, no identycznie. Gdy był pierwszy mecz z Salahem, wiecie, w odcinku, to Salah też zrobił identyczną akcję jak Sadio Mane, ale tutaj akurat podziwiam Senegalczyka za to, że skończył to ze swojej słabszej nogi. Więc, ojeny, już się nie mogę doczekać ligi weekendowej. Serio mówię, bo to jest taka prawdziwa weryfikacja drużyny. I teraz Mane do Salaha, Salah. Drogi napad mam. Bo Salah i Mane to 700 tysięcy, no już moja drużyna jest warta z milion monet. Mamy pierwszy miesiąc gry, to mnie bardzo oczywiście cieszy. Wkrótce no jakąś ikonę by się przydało tu już umieścić. Mam nadzieję, że tym napadem będę mógł pograć w najbliższym czasie dosyć długo. Teraz Rebić marnuje sytuację. No wydaje mi się, że naprawdę przez to, że i Salah i Mane są obecnie drugimi graczami, też gra mi się nimi wyśmienicie, mimo że z Mane gram dopiero kilka chwil, to no nie będę zmieniał nic na siłę, bo tak długo jak coś funkcjonuje, to po co? Mane! No mogłem się lepiej zachować. Ballroll, Damian, ballroll, sorry. A jeszcze się budzę, muszę przypomnieć sobie, wiecie, klasyczne zagrania. Ten patch, który pojawił się w tym tygodniu na konsolach, miał zmienić m.in. odbiory, jak i również taktykę. W sensie cofnięcie się na maksa nie ma być już tak bardzo efektywne i oczywiście no, wszystko wyjdzie w lidze weekendowej, bo to jest taki najlepszy sprawdzian dla całej gry. Gra się dużo, gra się na skupieniu, więc można zobaczyć, co tak naprawdę funkcjonuje, a co nie funkcjonuje. No mi zależało na tych odbiorach, kurczę, bo ostatnio dosyć często się denerwowałem przez to, że naprawdę no, odbieram milion razy piłkę, a i tak ona zostaje przy przeciwniku. Przed chwilą udało się to ładnie odebrać Fabinho, ale to jeden odbiór w tym meczu. Zobaczymy, jak będzie dalej. Mane, może jakiś dribbling. Aj, no i Nkulu wygrywa. Rebić. Tańczy ze mną przeciwnik. Dosyć fajnie się zachowuje w polu karnym, ale brakuje tutaj tego wykończenia. No i już zmarnował taką drugą setkę. Po prostu setkę. To powinien być gol. Lepszym graczem na pewno by to wpadło do siatki. Ale czuję różnicę w tych odbiorach. Nie tyle, gdy ja odbieram piłkę, co gdy rywal to robi, bo no nie klei się ona tak do moich piłkarzy, jak miało to miejsce wcześniej. A teraz Lukas. No to jest to, o czym mówię. Prosta piłka. Salah. Jest Mane. Mane znów z lewej nogi podaje do partnera. Mohamed Salah zablokowany. Uwaga, Iličić.
Zasłużył. Mój przeciwnik naprawdę zasłużył na tę bramkę, nie mogę nic innego powiedzieć, bo grał dobrze, stwarzał sobie sytuację, tylko wreszcie no, uderzył dobrym piłkarzem. Na drugą część spotkania wpuszczę Sebastiana Dziowinko, ponieważ no, chcę jednak nim grać, wydałem na niego trochę pieniędzy, to nie będę go trzymał ciągle na ławce. Seba, zagraj jak za dawnych dobrych lat. Nandes przy piłce. Nie mam zielonego pojęcia, co potrafi ten piłkarz. Zagrał do środka, jest Emre Can. No nie, no Niemiec to raczej nie strzeli przeciwko mnie. Mané, szybki kontratak. Powinno się udać. Zobaczmy, Salah kontra Luis Felipe. Salah wygrywa, Mohamed Salah. Próba przelobowania golkipera i Buffon pokonany. Mamy 2-1. I okej. Tak to ma wyglądać. Szybki akcje, wymiana podań napastnikami i wykorzystywanie. To jest najważniejsze. Wykorzystywanie tych 100% sytuacji, bo nie może być tak, że ja strzelam w bramkarza, gdy jestem sam na sam. Teraz na szczęście udało się skończyć. Dziowinko zniszczony tutaj przez Chana. No niestety jego największym mankamentem jest brak siły, ale według mnie będzie nadrabiał dryblingiem, podaniami i wszystkim co inne. Na przykład teraz dobre podanie Sebastiana Dziowinko, Mané, pusta bramka, ale odegranie do partnera i mamy to pierwsza bramka Dziowinko na wizji. Bardzo ładnie to wykończył i to będzie rage quit. Nie dziwi się przeciwnikowi, mu zależy na zrobieniu tego wyzwania, ale wie, że wielkiego PLKD nie jest w stanie pokonać i mamy to kapitalny debiut mojego nowego napadu. No w sensie to Sadio Mané, ale na coś takiego liczyłem. Dobra, wiecie co, wydaje mi się, że jej zmieniło przyciski, którymi aktywuje się te animacje, choć to jest kompletnie bez sensu, bo gdy wykonuję dwa razy kółko, bo normalnie tak się to robiło, to mi robi starą cieszynkę, czyli cieszynkę Mbappé, którą miałem ustawioną, a no nie wiem, może wystarczyło teraz tak to zresetować, oby, bo ja specjalnie grindowałem po to, by to mieć. Niestety wszystkie SBC związane ze strasznym krzykiem mam ukończone, więc wiecie co, no rozważam w najbliższym czasie zrobienie rozbudowy mistrzowskiej Food Premium. Sprawdźmy, jak prezentuje się stan mojego szrotu za Food Champions, ponieważ no trochę już grałem, trochę tych kart udało się zebrać. Tylko no właśnie, no dobra, Lautaro Martinez kosztuje 20k, więc to nie jest coś, co by mnie zawolało. Duffy, Chilwell, Pulisic, z całym szacunkiem, nie nazywam go szrotem, ale no to też nie jest karta droga. Och, no jeszcze długo, no niestety jeszcze długa droga przede mną, choć właściwie takie 3 elity i będzie z głowy. To zróbmy sobie chociaż złotą wymianę i trafmy z niej Mbappé. Kylian, proszę, pojaw się tutaj. Albo Sadio Mané niech wróci, to też nie będę oczywiście miał pretensji. Czy ja coś trafiłem z tej złotej wymiany? Nie, w tym roku jeszcze walkoutu nie było, więc czas to zmienić. Ludzie tutaj trafiają kozackie karty, ja chcę dołączyć do tego wspaniałego grona. Karta krzyku, Roberto Firmino, cokolwiek, rany, ja tak teraz was nakręcam, a skończy się na tym, że trafię kartę ocenioną na 82. A myślę, że nawet to nie będzie 82, tylko 81. Kurczę, no znów gość, który robi to wyzwanie związane z ikonami, ja niby też muszę je robić, ale... No kurczę, jestem w tej lidze czwartej, to tak myślałem, że będę mógł posprawdzać tę swoją drużynę, no nie no, sprawdziam to będę miał w Food Champions. Dobra, ale jeśli to spotkanie skończy się rage quitem, to chyba też zagram następny mecz moim składem z Bundesligi, bo brakuje mi jednego zwycięstwa do otrzymania swapa właśnie za Bundesligę. Wczoraj zagrałem dwa mecze wygrałem, to mnie ucieszyło, Lewandowski zdobył kilka bramek, jakoś to chodziło. Kim je mam uderzyć? No... Właśnie to mi nie pasuje w zespole, że tak naprawdę nie mam kim wykonywać zrzutów wolnych. A wielka szkoda, bo chciałbym czasami uderzać... Po prostu uderzać, ale w taki sposób też można zdobywać gole. Axel Witsel na 1-0 zdecydowanie za łatwo mi się to udało. A rywal już wprowadził odrobinę lepszych piłkarzy na boisko, a właśnie tego Pulisicia miałem dać na ławkę rezerwowych, by zobaczyć czy... No wiecie co, bo to może być też dobry zmiennik. Ma tempo. Potrafi podać. Lukas, czekamy na Salaha, który powinien skończyć tę sytuację. Uderzenie przy słupku, kurczę, to nie była dobra decyzja. Silny strzał po długim i myślę, że mielibyśmy 2-0. No trzeba wykorzystywać wszystkie 100% sytuacje, bo Food Champions byłbym bardzo zły na siebie, tak być nie może. To jest to, czego mi jednak brakuje w wielu sytuacjach, ponieważ no, w lidze weekendowej mam naprawdę dużo takich chwil, gdzie lecę sam na sama, kończy się to czymś nieudolnym. No i później takie detale zaważają o mojej końcowej randze, to jest też powód, dla którego no nie wbijam nadal regularnie elity, bo według mnie gram dobrze ofensywnie, przyzwoicie w obronie, mógłbym zachowywać się trochę lepiej, przyznam się, ale no ten atak... Są okazje, ale trzeba więcej wykorzystywać.
Lukas, nie najlepszy początek drugiej części meczu, kurczę, no. I co, i teraz ten mecz zakończy się wynikiem 1-1, trochę przysnąłem, ale wprowadziłem Dziowinko. Ja myślę, że on tutaj zaszaleje, pokaże kilka dobrych akcji. Ale dobra, słuchajcie, wprowadziłem Dziowinko, atomowa mrówka, tak na niego mówią niektórzy. To liczę na to, że będzie jak taka mróweczka, wykonywał dużo zadań w ataku. No i co najważniejsze, asystował. Asystował moim wspaniałym napastnikom, ale to jest to, o czym mówię. Miałem z 2-3 setki, no i dostałem za swoje. Rywal miał jedną i ją wykorzystał. Choć nie, no wcześniej miał, bo... Nie, no wcześniej miał jeszcze inne okazje, bo też Neuer uderzał. Neuer bronił, tak, a teraz Pastore, no... Nie, no to nie może być tak, że przegram z kimś, kto używa takiej karty. Ale ona wygląda obrzydliwie. No to teraz Salah do Mane i to musi wreszcie się udać. Sadio Mane na prawej nodze. Mocne uderzenie. 2-2. Nie no, wykończenie Senegalczyk ma przepiękne. Jeśli jestem nim dobrze ustawiony, a nie tam zerowego kąta, no to sami widzicie, w jak świetnym stylu to mieści w siatce. Jest remis. Teraz czas jednak wyjść na prowadzenie, no bo mam trochę lepszy składzik. Wydaje mi się, że jestem lepszy od przeciwnika. Trzeba to pokazać na boisku. Ale też wiem jedno, w tej lidze weekendowej Mohamed Salah raczej swojego wyczynu nie powtórzy. No bo teraz mam dwóch wspaniałych napastników, oczywiście to był Ben Yedder z ławki, ale wszystko opierało się na Salahu. Siły zostały teraz rozłożone, więc myślę, że wiecie co, tak podzielą się. 30 goli Salaha, 30 goli Mane i będę zadowolony. Już tylko kwadrans do końca tego spotkania. Nie jestem do końca usatysfakcjonowany, postaram się stworzyć jeszcze jedną okazję, tylko teraz trzeba bronić Pellegrini, dobrze, Pisztu. I teraz szybka kontra, na to czekamy. Dziowinko ładnie zmylił Davinsona Sancheza, Salah i Sissoko do Mane, to musi być gol numer 3, Sadio Mane. Jest ostry kąt, ale Mane, rany, nie to chciałem zrobić, to miałem inny pomysł, inaczej, myślę, jedno robię drugie, niedobrze. Tak jest? Do środka! I nie ma! Dziowinko, Dziowinko, Dziowinko! Tak jest! Legenda nie zawiodła, zdobywa bramkę w 90... No i nie mogę zrobić tej cieszynki specjalnej, no to mi się nie podoba, ja nie chcę robić Mbappe, mam ustawione moje uderzenie łokciem, mam wrażenie, że jej usunęło te animacje z gry teraz. Tak, zdobywam bramkę w 90 minucie, dającą mi zwycięstwo, jestem zły, bo nie mogę zrobić cieszynki, ale kurczę, no... Ja tak na nią czekałem. Oczywiście pamiętajcie, tak pół żartem, pół serio mówię, nie traktujcie tego aż tak poważnie. Uśmiech, uśmiech jest najważniejszy, dlatego przed chwilą się denerwowałem. No jednak fajnie, że Dziowinko to skończył, zawsze to jest taki miły akcent, jak legenda drużyny, dobrze się spisuje. A Kanji zawodnikiem meczu, co mnie bardzo cieszy i powiem tak, no... Jeśli będę wykorzystywał setki, to będzie bardzo dobrze, bo wszystko funkcjonuje idealnie. No takiego napadu potrzebowałem, nawet nie ma co porównywać Sadio Mane do Martiala, bo to jest niebo, a ziemia też nie bez powodu. Mane kosztuje 10 razy więcej od Martiala i to nie jest wyolbrzymienie, to jest fakt, bo Martial chodzi po 30 tysięcy, nawet więcej, no 12 razy więcej. No i ta liga weekendowa będzie dla mnie ważna, bo mówię, chcę wrócić na elitę teraz. No nie muszę robić tych zmian od pierwszej minuty, nie muszę zdejmować Martiala, tutaj nie ma żadnego słabego punktu. No i ja to robię, ja wierzę, że to robię, że zgarniam ponownie te 23 zwycięstwa. No i trzymam kciuki za dobre występy czołowych graczy w tym tygodniu. Nie wiem, może ktoś z Liverpoolu, Salah właśnie, Mane, jakiś informik. Szkoda, że nie udało się trafić Mbappe lub Fabinho, ale no nie ma co, no trzeba mieć dużo, dużo szczęścia, żeby trafić takie wspaniałe karty i układy z EA. Nad tym pracuję. Ja bardzo dziękuję wam za oglądanie, do zobaczenia jutro na moim kanale w pierwszym takim raporcie z Food Champions, godziny bardziej wieczorne, bo trochę potrwa zanim zagram pierwszy mecz itp, ale myślę, że 16-17 będę, po prostu tu będę. Życzę wam miłego dnia, pozdrawiam, cześć!